Nie nagrywasz tego, co? Nie, co ty? Dobrze. Już mogę jechać, tak? Cześć, to Wojtek Rejman. Witam w kolejnym odcinku AMA. Dzisiaj mam przyjemność odpowiadać na wasze pytania. No to co, zaczynamy, tak? Pierwsze pytanie. Zbigniew Dąbek. Potencjał jest, był, aby grać w LN. Myślę, że tutaj chodzi trenerowi o Ligę Mistrzów. Dlaczego nie osiągnął pan tego poziomu? Wszystko jest jeszcze przede mną, a więc tak na dobrą sprawę ten poziom może jeszcze kiedyś osiągnę, ale tak już całkiem na poważnie. Nie wiem, czy był potencjał na to, aby grać właśnie w Lidze Mistrzów, ale może był potencjał na to, żeby zagrać troszeczkę więcej meczów w Ekstraklasie. No ale niestety, gdybym miał taką głowę wtedy jak teraz, to myślę, że bez problemu bym osiągnął troszeczkę więcej w piłce nożnej. Zaciąłem się przy jednym, nie? Ale ciutam. Kamil Kuźniar. Kto jest pana piłkarskim wzorem i dlaczego jest to Sławomir Szeliga? Dlaczego jest to Sławomir Szeliga? No to jest w sumie pytanie dosyć ciężkie, a zarazem łatwe. No, Sławek jest zawodnikiem, na którym bardzo można się wzorować pod każdym kątem. Niesamowicie zaangażowany w trening. Zdeterminowany, do tego ma bardzo fajne umiejętności piłkarskie, naprawdę można od niego brać z niego przykład, gdyż jest to chodzący wzór do naśladowania. Cześć, tu Sławomir Szeliga, dzięki za głosy. I dla chłopaków z szatni, i dla młodzieży z akademii, takie podpowiedź, na kim się wzorować. Janusz Kowalski. Czy potrafisz wymienić przynajmniej 7 zawodników z drużyny Orłów Rzeszów, która ubijała każdą drużynę na Podkarpaciu? Jakieś buźki i dziki. Czy potrafię wymienić przynajmniej 7 zawodników? No, wydaje mi się, że tak. No, jest to na pewno Michał Gliwa, Hubert Różański, Norbert Dopoń. Ja też tam grałem. To już mamy chyba 4. Na pewno Łukasz Staniszewski. O pseudonimie Dziki, Darek Wróbel, jeszcze jedna osoba, no jest Sławek Skubisz na pewno, Tomek Rządeczka, no dużo tych chłopaków tam się przewinęło i dużo pamiętam, mógłbym pewnie jeszcze wymienić kilku więcej, ale jak 7 to na tym zakończymy. Kolejne pytanie od Janusza Kowalskiego. Czy pamiętasz, jak pożegnałeś 2 piękne Chorwatki, które podrywaliśmy na plaży podczas turnieju Jordan Cup w miejscowości Umag na Chorwacji, oraz czy pamiętasz jakąś ciekawą historię właśnie z tym wyjazdem związaną? Pozdrawia Dziki. Ja widzę, że Dziki ma bardzo dobrą pamięć, bo jak kojarzę, no ten turniej miał miejsce około 17, może więcej lat temu, bo wtedy mieliśmy chyba po 14 lat. No zdecydowanie nie pamiętam właśnie w jaki sposób pożegnałem te właśnie Chorwatki, ale zważywszy na to, w jakim wieku byliśmy wtedy, to myślę, że to nie było jakichś najwyższych lotów. I na tym poprzestańmy. Czy pamiętasz jakąś ciekawą historię właśnie z tym wyjazdem związaną? Czy pamiętasz jakąś ciekawą historię? Może historię nie, ale jedyne, co pamiętam z tego wyjazdu, to to, że było tam strasznie gorąco. Na pewno. Fajny wyjazd, fajna ekipa. Dużo śmiechu na pewno, ale tak najbardziej rzucające się w oczy wtedy to były czasy, to był chyba 2003 albo 2002 rok. Mieliśmy kierowców, którzy byli przebrani jak słynny wtedy rumuński chyba zespół Ozon. Coś takiego, co na samolocie chyba tańczyli. No i właśnie ja kojarzę najbardziej, że ci kierowcy tak ewidentnie jakby się utożsamiali właśnie z tymi wykonawcami i to było takie dosyć zabawne, no, dla mnie w tych czasach dalej, a więc no. Pozdrawia Dziki, no też Dziki pozdrawiam. Wojtek, pistoleciki na MP pamiętamy. AMP, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, podejrzewam, że to też historia z dawien dawna, jeszcze jak studiowałem na Politechnice Rzeszowskiej, byliśmy na AMP, czyli na Akademickich Mistrzostwach Polski w Lublinie. No i po każdej bramce jakby cieszyliśmy się właśnie jakimiś pistolecikami. No coś, co teraz wykonuje Krzysztof Piątek, ale na pewno to nie on od nas się tego nauczył. To było raczej takie spontaniczny nasz jakiś gest, który wykonywaliśmy wszyscy właśnie na tamtym turnieju. Kolejne pytanie, Grzegorz Jurczek. No poprzednie było od Marka Budy, teraz Grzesiek Jurczek, też właśnie ze studiów. Znajomy.
Wojtek, jak się nazywała i czego czuła twoja ulubiona pani magister na studiach logistyki, gdzie mieliśmy przyjemność razem siedzieć w ławce? Jak się nazywała? Nie mam pojęcia. I czego uczyła? Mam bardzo duże pojęcie, to była ekonomika transportu. No właśnie przez tą moją ulubioną pani magister też przerwałem właśnie te studia, ale to w sumie była jakby wypadkowa tego, że odchodziłem wtedy do Podbeskidzia Bielsko-Biała, więc tak na dobrą sprawę decyzja już odnośnie rezygnacji ze studiów była wcześniej podjęta, a to była naprawdę bardzo miła pani, która prowadziła właśnie przedmiot ekonomikę transportu. Jakub Tomasik. Panie Wojtku, jak pan wspomina czasy matury, czyli trzecia F liceum? Panie oczywiście w cudzysłowie, widzę. Jak wspominam czasy matury, czyli trzecia F liceum? No jak? Mogę opowiedzieć odnośnie mojej matury jedną historię, taką dosyć ciekawą. Zaczynaliśmy w piątek językiem polskim pisemnym. W poniedziałek był język chyba angielski pisemny. Później mieliśmy we wtorek język polski ustny, w środę język angielski ustny, w czwartek była geografia podstawowa. No i w piątek była matura rozszerzona z biologii, na którą nie poszedłem, gdyż zaspałem i pojechałem na trening. No. I pojechałem na trening tutaj na pierwszą drużynę, miałem wtedy ile, 19 czy 18 lat, więc no, wybrałem właśnie niż to, aby się jakoś tłumaczyć z tego, dlaczego nie przyszedłem na maturę ostatnią. Musiałem się tłumaczyć z tego właśnie później. Znaczy nie tłumaczyć, no właśnie wyszło tak, że się nie tłumaczyłem właściwie, bo pojechałem na trening i później musiałem jakoś kombinować, bo nieobecność na jednym przedmiocie maturalnym anulowała całą maturę. No ostatecznie zdałem maturę i właściwie to, co mówię, nie wiem, czy po tylu latach nie cofnął mi tej matury tak na dobrą sprawę, więc to jest taka chyba najśmieszniejsza sytuacja z tych czasów matury. No i to, że byliśmy naprawdę zgraną klasą i tam każdy na każdego mógł w jakimś stopniu liczyć i było bardzo dużo śmiechu. No, pozdrawiam wszystkich. Tak? No to co, cofamy to jeszcze raz. Tak? Nie. Nie, ale to jakoś obrobisz, nie? Utniesz. Ale co, że nie chcesz, żeby to było? Nie wiem, w sumie po co mi ta matura, jak ja będę tym... nie wiem kim jeszcze, a więc... Zbigniew Hendyński. Stary z Beniaminkiem, można powiedzieć, że na początku to spora niespodzianka, przecież jesteśmy w czubie tabeli. Czy spodziewałeś się takiego początku? Po to awansowaliśmy do drugiej ligi, żeby właśnie czynić kolejne kroki. Tak? Pierwszy krok już wykonaliśmy w tamtym sezonie, kiedy awansowaliśmy właśnie do tej drugiej ligi. Teraz chcemy robić kolejne kroki. No, gramy bez kompleksów, gramy najlepiej i dajemy z siebie maksa, staramy się grać najlepiej jak potrafimy. Wiadomo, że ta liga jest troszeczkę mocniejsza, a nawet dużo mocniejsza od trzeciej ligi. Czy to jest niespodzianka, czy się takie w początku spodziewałem? No nie powiem, że nie. No. Każdy ma z nas jakieś tam ambicje, nie ma się co jakoś chyba ograniczać. Trzeba przejść do przodu i jeżeli jesteśmy teraz w drugiej lidze, to robimy wszystko, żeby z niej awansować jak najszybciej. Jeżeli się uda w tym sezonie, to fajnie, jeżeli nie, to nie. My krok po kroku chcemy po prostu robić swoją robotę. Adam S. Wojtku, jak wspominasz swoje pierwsze kroki na Stali Junior i kogo ci brakuje z tamtych lat, a widziałeś w danym zawodniku potencjał? Tak jak już wcześniej było pytanie, kto był moim pierwszym trenerem, to był trener właśnie Krawczyk, później był trener Skiba. No nie wspominam tych czasów jakoś mega rewelacyjnie, no bo właśnie po tym czasie odszedłem do Orłów Rzeszów, bo tam no troszeczkę bardziej to wyglądało bardziej profesjonalnie. Wiem, jak to abstrakcyjnie może zabrzmieć, ale w tamtych czasach szkolenie na Stali, właśnie jak ja miałem 11, 10, 12 lat, nie należało do jakichś rewelacyjnych i nie ukrywam, że właśnie ten krok, aby odejść ze Stali do Orłów Rzeszów, to był jednym z lepszych kroków, bo naprawdę w Orłach dużo się nauczyłem i jak już wracałem do drużyny seniorskiej w wieku 16 lat, to byłem już na pewno lepszym zawodnikiem. I kogo ci brakuje z tamtych lat, a widziałeś w danym zawodniku potencjał? To tutaj mogę się odnieść właśnie do tego właśnie, jak wróciłem, jak miałem już te 16 lat, jak graliśmy już razem w juniorach młodszych, później w juniorach starszych chyba, albo w juniorach starszych od razu, nie pamiętam dokładnie. No to na pewno Mateusz Jęcarz, Damian Skała, Maciek Nizioł, kilku chłopaków było naprawdę takich solidnych, którzy bez problemu poradziliby sobie w tamtych czasach w seniorach, no ale jak wiemy, no to były troszeczkę inne czasy i dostać się do pierwszej drużyny było dosyć ciężko. A,
Trener Niedźwiedź z wami. Otóż. Halo. Wczoraj rozmawialiśmy jeszcze w szatni odnośnie tego treningu. Mhm. Szymon Pukała. Panie Wojtku, czy planuje pan grać do końca kariery w Stali Rzeszów? Tak, planuję grać do końca kariery w Stali Rzeszów i dziękuję za określenie mojej przygody z piłką karierą. Jak często trenowałeś rzuty wolne? Fabian Bober. Bardzo często i dalej to robię, bo nie można zapominać właśnie o tym, żeby cały czas jakby się szkolić w tym aspekcie gry, a więc jakieś tam efekty tego są i nie, naprawdę, bardzo często. Andrzej W. Jak ci się mieszka w bastionie biało-niebieskich kibiców, czyli Łomce? Mieszka mi się bardzo dobrze, mieszkam z moją małżonką, z naszym malutkim dzieckiem, kolejne dziecko jest w drodze, nie narzekamy. Jest okej, okay. Fajnie, że akurat w Łomce jest dosyć duża rzesza kibiców Stali Rzeszów, bo na pewno lepiej mi się przejeżdża przez tą miejscowość, jak jadę do domu, mając świadomość tego, że tu są swoi ludzie. Kreatywnie, no ale jestem bardziej kreatywny na boisku na pewno niż chyba w wypowiadaniu się. Wojciech Stanisław. Wiem, że jesteś profesjonalistą, ale czy ten gol bardziej cieszył, czy bolał? Co to za bramka? Bo tu jakiś link dostałem. Stary, stalowa wola, stary Rzeszów, strzelny Wojciech Rejman. Już wszystko wiem i pamiętam. No takie były czasy wtedy, że właśnie występowałem w Stali Stalowa Wola. Nie ukrywam, że pół roku czy rok wcześniej mogłem wrócić do Stali Rzeszów, ale nie było chęci ze strony klubu wtedy, abym wrócił. Nie grałem w Stalowej Woli i wiadomo, że jak się wychodzi na boisko, to się nie kalkuluje, wykonuje się swój zawód najlepiej jak się potrafi. No ta bramka chyba na 3-1 wtedy. Z tego co kojarzę, wtedy była reorganizacja ligi i Stal Rzeszów nie utrzymała się w drugiej lidze, tylko spadła do trzeciej i to na pewno było smutne dla mnie, jako dla wychowanka tego klubu. Po prostu no, strzelałem bramki tam dla każdego klubu, w którym grałem, no nie patrzyłem przeciwko komu i tak staram się dalej podchodzić do tego tematu, no, bo profesjonalizm jest bardzo ważnym aspektem. Nie można kalkulować. Bogdan, za wami rzeszą kolejek, czy ta liga zaskoczyła cię czymś szczególnym? Bardzo dużo meczów zagrałem już w drugiej lidze, czy to w Stali Rzeszów, czy w Stalowej Woli już wspomnianej, czy w Rakowie Częstochowa. A więc wydaje mi się, że znam tą ligę dosyć mocno, a więc czy mnie czymś szczególnym zaskoczyło? Na pewno tym, jakie teraz są drużyny, takie jak właśnie Widzew Łódź, GKS Katowice. No nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w tej lidze takie drużyny będą. I jest to na pewno bardzo duża reklama jakby tej ligi, bo poziom dzięki temu naprawdę jest zdecydowanie wyższy. Też nie wspomniałem tutaj o Górniku Łęczna, naprawdę są to klasowe drużyny z historią i to jest chyba jedynym takim zaskoczeniem właśnie. Czemu się pan zdecydował na powrót do Rzeszowa? No i to jest ciekawa historia, bo. To było właśnie, byłem wtedy w Puszczy Niepołomice. Miałem jakieś oferty z wyższych lig niż właśnie trzecia, w której wtedy Stal Rzeszów występowała, ale wydarzyła się w moim życiu taka radosna chwila. No, poznałem obecną moją żonę, wtedy dziewczynę Alina. I tak to się stało, że wolałem wrócić do Rzeszowa i po prostu pielęgnować ten związek nasz. Tak? I po czasie była to jedna z lepszych decyzji. Oczywiście powrotu do Rzeszowa, bo najlepszą decyzją było to, że teraz Ewelina jest moją żoną, tak? Dorian Naruk. Jakiej drużyny z czołowych lig europejskich kibicuje pan najbardziej? Dlaczego? Jak się grało na stadionie Widzewa w obecności 17 tysięcy kibiców? Czy za 3 lata doczekamy się derbów Stal Rzeszów, Stal Mielec w Ekstraklasie? To może po kolei. Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie. No swego czasu kibicowałem bardzo mocno Manchesterowi United, teraz już tak bardzo mocno nie kibicuję. Nie jest to związane właśnie ze słabszymi wynikami tej drużyny, bo kibicem się jest na dobre i na złe, ale tam były jakieś takie sytuacje, które mnie zraziły do tego klubu i tak na dobrą sprawę w tym momencie nie mam żadnego klubu, któremu bym szczególnie jakoś kibicował z czołowych lig europejskich. No to Stal Rzeszów tutaj jeszcze nie pasuje, mam nadzieję, że kiedyś będę mógł tak powiedzieć. Jak się grało na stadionie Widzewa w obecności 17 tysięcy kibiców? No to tam na Widzewie akurat, jeżeli chodzi o sam mecz, no to nie wspominamy go dobrze, bo przegraliśmy 3-1, ale jeżeli chodzi o samą atmosferę, sam stadion, infrastrukturę, no rewelacja, no. Bije na głowę na pewno
pod kątem właśnie tych aspektów, o których wspomniałem, na głowę każdą drużynę drugoligową, pierwszoligową, a jeżeli chodzi o to, że tam jest komplet kibiców co dwa tygodnie, no to nawet i ekstraklasę. No super, super doświadczenie, fajny mecz, no szkoda tylko, że przegrana. Czy za 3 lata doczekamy się derbów Stal Rzeszów, Stal Mielec w ekstraklasie? Miejmy nadzieję, że tak. Liczę, wierzę i mam nadzieję, że tak będzie. Przemek Rębisz, czemu pan nie gra w ekstraklasie, gdzie można sobie zrobić z panem zdjęcie? Nie gram w ekstraklasie. Pytanie na teraz. Więc gram w Stali Rzeszów w drugiej lidze. Mam nadzieję, że kiedyś ze Stalą zagramy w ekstraklasie. Gdzie można sobie zrobić z panem zdjęcie? Trenujemy codziennie na Stali. Jestem tu obecny. Czasami bardzo długo, czasami krócej. Ale to jest chyba takie miejsce, gdzie jesteśmy jako zawodnicy ogólnodostępni. Krystian Kuźmiak. Czy po zakończeniu kariery chciałby pan zostać trenerem? No ciężkie pytanie. Na razie koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, aby grać jak najlepiej w piłkę, więc co będę robił po końcu kariery? Na pewno trzeba już o tym myśleć, bo też już najmłodszy nie jestem. Na pewno jest to jakiś z planów na moją przygodę dalszą z piłką. Na pewno chciałbym zostać przy piłce i czy to będzie w formie, czy w charakterze trenera, czy w jakimś innym, to wszystko zależy od tego, jak się w to wszystko potoczy, czy złapię bakcyla, czy nie. No kurs UEFA B już mam zrobiony. Może będę się starał kiedyś o to, aby zrobić UEFA. Zobaczymy. Nie wiem, na ten moment ciężko mi powiedzieć. Jest kilka jakichś tam pomysłów, ale nie wiem na ten moment. Wojtek Majewski, bramka strzelona przez ciebie, która najbardziej zapadła ci w pamięć. To chyba ta z Wisłą Puławy w poprzednim sezonie z rzutu wolnego. No ja tak lubię sobie powspominać, bo no, była jedna z ładniejszych w mojej przygodzie z piłką. No to kolejne pytanie od Marka Jaślana. Dlaczego wybrałeś grę za trenera niedźwiedzia na defensywie, a nie na ofensywie? Właściwie to gram cały czas na tej samej pozycji, na środku pomocy. Teraz faktycznie mam więcej zadań defensywnych, ale też mam dużo ofensywnych, a więc jest to tak podzielone. No, to jest pozycja, która chyba najbardziej pasuje do moich umiejętności, do specyfiki mojej gry i dlatego właśnie gram tam, gdzie gram. Igoro Kaszubo. Panie Wojtku, jak się czułeś, kiedy strzelałeś karnego z krzyżostrowcem? Jak się czułem? No super się czułem, że mogę strzelać tego karnego i że wpadło. I ostatnie pytanie od Jakuba Wnuk. Jak ci się gra w Stali, jak to będzie kapitanem? Jak mi się gra w Stali? Gra mi się w Stali super. No. Jest to drużyna, której jestem wychowankiem. Zawsze chciałem grać w seniorach i gra mi się bardzo dobrze. Tak. Jak to będzie kapitanem? No na pewno duża odpowiedzialność, duża nobilitacja. Muszę na pewno jakby brać też odpowiedzialność za drużynę i to jest w jakimś tam stopniu fajna sprawa, że właśnie tak to wygląda. Bycie kapitanem drużyny, której jest się wychowankiem, no to na pewno jest to bardzo fajne doświadczenie. Coś, o czym się pewnie marzyło, jak się wchodziło do seniorów, jak się zaczynało grać w piłkę, żeby właśnie w tej swojej ulubionej drużynie po prostu jakby zaistnieć na poważnie. Dziękuję za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były wyczerpujące i was zadowolą. Jeżeli nie, to tak jak już wcześniej wspominałem w odpowiedziach, jesteśmy codziennie na Stali, a więc można popytać. Jesteśmy otwartymi tutaj ludźmi, a więc nie ma problemu. Do następnego odcinka nominuję Grześka Gąceża. Jest to osoba bardzo barwna, a więc na pewno będzie miał dużo wam do powiedzenia. Dzięki. To jedziemy, nie? Dziękuję za... Ojejku, to będzie... Żeby nie było tak, jak każdy mówi, a więc... Bo to każdy w sumie tak gada. Dziękuję za wszystko.